No i znowu ja codziennie. Cześć. Dzisiaj będzie troszkę inaczej w tej rozgrywce, będzie coś nowego, bo Wanda zrobi sobie przynajmniej dzisiaj, ale jeszcze zobaczymy jak będzie później. Taki trochę dzień wolny, czyli zostawi restaurację samą sobie. Zobaczymy ile będzie można zarobić, kiedy tak w taki sposób będzie działać. A Wanda w tym czasie będzie ogarniać sobie jakieś tam ogrodnictwo. Zaraz Wam dokładniej zdradzę szczegóły, ale najpierw musimy jeszcze trochę przyozdobić restaurację. Najpierw takie coś... Moje jakie słodziutkie. Jak różowe to zaraz musi być słodziutkie, wiadomo. Niech sobie będzie. Menu jest na zewnątrz, ale dekoracje na zewnątrz to mi za dużo nie dają, bo wejdą do środka i zaraz zapomną, że tam jakieś dekoracje są. To wy mi pisaliście jak coś, że dekoracje są tutaj potrzebne. Już dużo, dużo takich komentarzy dostałam, że więcej, więcej, więcej trzeba. Tylko no nie było na to hajsu po prostu. Teraz jeszcze tak w miarę mamy, więc coś można wymyślić. Nie znajdę chyba lepszej rzeczy niż te takie rozwijane papirusy czy coś tutaj kwiat wiśni w ogóle, Japonia, ale nieważne, ważne, że różowe i że będzie jakoś normalnie wyglądać na tym oknie, więc powieśmy sobie takie dwa. Znaczy, no okej, okay, no mamy w menu sporo azjatyckich kuchni, może akurat nie japońskiej, bo kucharka jest Koreanką, ale no powiedzmy, no nie. Ważne, że ładnie, chyba. No i w sumie chyba tyle, bo nic więcej jakiegoś ładnego nie wymyślę tutaj. Tego neonowego flaminga muszę sobie w końcu pobrać. Ewentualnie lody takie jeszcze możemy sobie gdzieś powiesić. Na przykład tu, żeby ludziom przypominały, że. Halo, mamy też dobre lody, może byście sobie tak deser zamówili. O, wszyscy sobie teraz idą. A czyli ten rower? Niczyj. I on sobie będzie tak tutaj stał. No, spoko. Okej, okay, pana Dawida bierzemy, żeby nam nie przeszkadzał i żeby ogrodnictwo nic jej nie kosztowało i też żeby zajęło trochę więcej czasu niż po prostu kupienie i zasadzenie. To Wandzia będzie chodzić gdzieś tam po parcelach publicznych i szukać po prostu różnych upraw. Zobaczymy najpierw, czy tutaj może się coś gdzieś nie zrespiło: jakaś jabłonka albo cokolwiek. E, bo zawsze, jak na parcelę publiczną się jedzie, to trzeba trochę poczekać, żeby te rzeczy urosły po prostu. O, coś jest: grusza. Zbierz. Właśnie, jak tutaj jesteśmy i ta parcela jest już tutaj, znaczy no, ta okolica jakby jest taka aktywna, to tutaj akurat już mogły się zrobić te rośliny wszystkie. No i będzie sobie to sadzić u siebie na parceli domowej. To jest idealne miejsce. Jabłoń. Okej, okay, też się nada. Ale musimy, żeby otworzyć restaurację, no to musimy być gdzieś tam poza tą parcelą. Więc właściwie już ją mogę teraz wysłać na parcelę domową, jak tylko to wszystko zbierze. I akurat tak o 10 pewnie otworzę tę restaurację, czyli mniej więcej tak jak zawsze. Tylko zanim ona tam się doczłapie, jeszcze smutna jest, to tym bardziej dzień wolny powinna dostać. Święto zbiorów jutro jest. Ja zazwyczaj to święto wyłączam, bo mnie denerwują te gnomy, ale teraz właściwie te gnomy mogłyby być całkiem przydatne bo one dają nasiona, ale musiałabym mocno tutaj ogarnąć... A przy gruszce nie było, że nowe rzeczy? Okej. Okay. Um, musiałabym ogarnąć, co im dawać, żeby one mi odpowiednie rzeczy dały. Lwia paszcza. To są kwiaty, więc ja wiem. Kolejna jabłonka. I kolejna lwia paszcza chyba. Lwią paszczę można by było po prostu sprzedać, ale już tam nie kradnijmy aż tyle, jak nam niepotrzebne. W sumie tyle już tego jest, że mogłabym całkiem sporo drzewek już tam pozasadzać. Taki jeden wielki sad już mogę zrobić jej na tej parceli domowej. O, 10:46 już jest, dobra. To wystarczy tego. Jak one stoją równo, te gruszki? Ona chyba tego tak równo nie zasadzi, coś mi się wydaje. Może zrobię większe odstępy jednak. A i otwieraj. O, tu się działka kończy. Dobrze wiedzieć. W życiu nie miałam takiego dużego sadu w Sims 4 chyba. Sać, sać. Pan Norbert jest listonoszem? To on nam z zemsty może rachunki wysokie przynosić. Na razie specjalnie wysokie nie były, no ale mógłby. No i już kawał dnia minął. Sama z siebie podlewa? O kurczę. Patrzcie jaka mądra. Zaczął przynosić straty. Świetnie po prostu. Być może lepiej go zamknąć dopóki nie znajdziesz czasu, by wprowadzić niezbędne, niezbędne zmiany. Co? Dlaczego? Dobra, niech podleje do końca i chyba zamkniemy faktycznie. Tylko ona się zaraz posika. A, jeszcze głodna jest. Minus 223, no nie. Eliza niezadowolona w ogóle, a daj ta spokój, nie warto na razie przynajmniej otwierać tej restauracji poza nią. <gry> Jedź tam. Chciałabym coś więcej zarobić, kurczę, żeby móc zatrudnić nowego kucharza i nowego kelnera, ale żeby zatrudnić nowego kucharza, wydaje mi się, że powinna mieć nowe to. Bo raczej nie, nie sądzę, żeby dwóch kucharzy dało radę na tym jednym stanowisku pracować. Raczej będą się blokować nawzajem. A na to nie ma ani miejsca, ani pieniędzy. Ej, w sumie to jest taki też japoński vibe, więc to pasuje do tych, tych. Koniec końców to wyjdzie na to flamingo, kurde, mocno azjatycką knajpą. Nie wiem, po jakiemu o to powiedziałam, ale wiecie, o co chodzi. Co za Ignacy. Kim jest Ignacy? Gdzie jest Ignacy? Aha, pięknie się ubrał. Ojej, jaka buźka. A to jego ten rower był. Albo Ludwiczka, równie dobrze. Też rozwalony przez tornado. A, jeszcze muszę menu edytować. I możemy spokojnie rzeczy z trzeciego poziomu już dać. To z pierwszego poziomu w ogóle już niech idą sobie. Znaczy, no jeśli no, nowego kucharza zatrudnię, to ten kucharz będzie na słabym poziomie, więc wtedy będzie taki rozstrzał trochę. No, ale trudno. Jakoś to ogarniemy. Najwyżej będziemy to flamingo jednak cały czas z tym jednym kucharzem cisnąć, a co? E, myślę, że nawet z czwartego poziomu możemy już dawać rzeczy, więc już nawet te z drugiego można by było wywalić, no może oprócz wody, która akurat jest taka dosyć uniwersalna. To jest różowe. Eliksir miłości, uuu. No dobra, i teraz jak wszystko mamy, oprócz ewentualnie wody, yy, na trzecim i czwartym poziomie... A tutaj. To sobie zwiększę marżę do 200%. Myślę, że nie powinno to być jakieś straszne. No nie, ale pan Dawid nie żyje. Nie naprawi ci teraz rzeczy. <grywki> jakiś, jakiś nowy będzie na pewno, ale. Od prysznica nie umrze. No dobra, mam tutaj taki obrazek. Co każdemu gatunkowi gnoma dawać, żeby było dobrze? No więc tutaj mamy takiego kolegę. Koleżankę właściwie, koleżankę pływaczkę. I jej najlepiej podobno dawać ciasto, a właściwie placek chyba, bo pie, ale oszukuje. Ej no, ale warto wiedzieć takie rzeczy. No i fajnie. To ona będzie nie dość, że zarządzać restauracją dzisiaj, to jeszcze gnomy zabawiać. Świetnie. Dobra, otwieranko. Pochwal Elizę za wczoraj powiedzmy, mimo że nie wiesz w ogóle, co oni tutaj wszyscy robili. Ale niezadowolona była to może jej to. Jakoś. Y ją jakoś ogarnie. Dobra, nie wpuszczaj więcej. Bo zaraz ich tam nie zdążymy obsługiwać, albo zapomną o nich, albo coś i pani Swat znowu nie dostanie jedzenia nigdy. Pani Swat nie ma teraz, no ale każdy mógłby być panią Swat, niestety. Nie ma więcej gnomów? Tylko ten jeden? A ta znowu ta ty, technika patelniana. Wanda, ale on nie będzie jadł twojej pupy, tylko będzie jadł jedzenie. Co? Co? To nie ja zrobiłam! To mój moc zrobił, Olga Niemczyk, co jest kurde. A dlaczego się w ogóle wygenerowała jakaś laska? Mają się nie generować podobno, ale. Nowe pobrzeże vibes. Niepodobna w każdym razie. Za mało Taylorowa. Podobno trzeba nadawać zamówieniom priorytet, ale jak, jak nadajesz priorytet każdemu zamówieniu, to czy to nie jest tak, że wtedy żadne nie ma priorytetu? Dobra, chyba możemy wpuszczać już. O! Okej. Okay. Ale to już, to już, to już, mam zrobione. Mroczny kosiarz, to jest znowu placek. No widzisz, nie wpadłabym na to, żeby dać dwóm różnym gnomom to samo. A ten taki o, na tym podeściku, jak on się nazywa? Nie dowiem się. Bo ja się dowiem dopiero jak uszczęśliwieje. No w każdym razie on chce kawę. O. Nie obawiaj się degnomatora. Gnom zawsze twój maluch. Piękne mają nazwy te gnomy. Piąteczka poleciała, ale teraz to jedna to dla mnie mało. O! Rośliny zimowe. Dobrze. Bardzo mi miło. O Boże, jak na tego Endiego się zaczaił? Kiedy byłeś na wojnie, to nie zginąłeś, ale teraz możesz. Jak otoczyły w ogóle te gnomy. Tylko ten jeden stolik. W ogóle Andy się umówił z tą. Okej. Okay. Z tą Lambertową. Ora się umówiła z Petronelą. Dobra, nie wpuszczamy na razie. Bo się zrobi tłum. Otwarte 8 godzin, więc już zdecydowanie nie będziemy już do końca dnia wpuszczać nikogo. Niech oni już dokończą tutaj. Różowe jedzonko. O, aż zdjęcie zrobiła. Smakoszka. No, Eliza, to zawsze ty rozwalasz. No, nie widziałam nigdy, żeby Zuzia rozwalała, no. Jakość normalna, Nigiri. Dobrze, że nie kiepska. Znaczy, to nie z rozdymki, ale. <gryw> to by dopiero były jaja. Znowu normalna. Nie jest jakoś jakiejś super jakości to jedzenie. Ci już w ogóle chyba dawno zjedli. Ona już piątkę wystawiła. Andy też już spoko zadowolony, a w ogóle nie, nie zamierzają iść sobie chyba. Ta już brudne talerze kładzie. Dobra, 9 godzin. Wszyscy już dostali swoje żarcie chyba? Obsługa nie jest przyjazna, ale, ale to kelnerki. Alicję trzeba pochwalić. Na, chciałam powiedzieć, że na kurs mnie nie stać, ale 1500 jest. To jest całkiem, całkiem. Kogo z pracowników na kurs najlepiej wysłać? Na lani w ogóle już jakieś takie mocno wy, wywalone te. E, tak samo Zuza. Już te umiejętności. Eliza niezadowolona. Trzeba by ją pochwalić. W sumie ja wiem, czy jest za co ją pochwalić, jak ona żarcie wywala. Chociaż ona zbliża się mocno umiejętnościami do Zuzy, a zarabia sporo mniej od niej. Kurde, dobrze by ją chyba awansować, ale. Ja mam straszny problem z tą Elizą. No niech będzie. Ale ona jest na tym, na tym samym y, tym. Na tym samym poziomie będzie co Zuza wtedy, no ale no okej. Okay. No dobra, no to zamykanko. Zysk netto to 1346. No takiego zysku to jeszcze nie było. Wszystko dzięki tym droższym potrawom i marży. Nawet jeśli te potrawy nie są super ekstra jakości, tylko są takie normalne, przeciętne, to jest, jest dobrze. O, Nalani niezadowolona, świetnie. No Nalani to trzeba kurde codziennie chwalić, ja o tym zapominam ciągle, bo Nalani to jest zdecydowanie najlepsza pracownica nasza. Więc jutro pierwsze co w ogóle, jak przyjdzie, to od razu chwalimy. No i co te gnomy? Dadzą mi coś jeszcze, czy tylko jedną paczkę nasion i nara? Cytryny to są zimowe? No dobrze, możemy mieć jeszcze większy sad. Znowu rośliny zimowe. Ciekawe, czy będą znowu cytryny. Cytryny i. ciemiernik biały. Myślę, że tego ciemiernika po prostu nie sprzedać, bo kwiaty to nam nie są. Chociaż, a może to jest zioło? Nie, to chyba kwiat. To kwiat nam nie jest potrzebny. Coś z tym prysznicem trzeba zrobić. Może za ile jest wymiana tego? Za 188. Złota rączka weźmie ze 125 pewnie, No to tak niby mniej, ale czy to się opłaca? Już dajmy sobie spokój. Wymienię to po prostu. O, jeszcze jakieś nasiona są. Ta jak się w ogóle tutaj do sprzątania zabrała sama z siebie. Teraz nagle nie uważam już, że to śmieci. I że w ogóle wywalmy to w najlepsze albo sprzedajmy te paczki nasion. Tylko rzeczywiście są mi potrzebne. O, papryczka. Jak super. O, i gruszki. Więcej gruszek. To teraz będzie krzywo, bo są trzy. Ziemniak. Jezu, jaki mrok. Dobra, już. I co, i one będą tak stać tutaj? Nie można ich ten? Wywalić stąd? Rośliny jesienne, znowu papryczka. Wtedy musiałaś wstać, żeby to zrobić, serio? Cebula. Ziemniak i cebula. Prawdziwa polska restauracja. A nie, ona po prostu się wyspała. No tak. Dobra, siódma to jeszcze jest w miarę normalna godzina, żeby wstać, ale czwarta pięćdziesiąt to tak średnio. Ej, Beskitu, te gnomy można sprzedać? 210, ale jaja. Myślę, czy któregoś nie zostawić sobie. Chyba tego zostawię. To jest najfajniejszy. A może będzie tutaj stał i tak straszył. Jak nie dasz na piwku, to zabije ciebie i twoją rodzinę. Zawsze zysk. Czemu nie? Aha, i nieudane święto, bo tylko gnomy spełniła. No cóż. Okropne. Siedem godzin. Jak go nazwiemy? Gnom. Kto ma dzisiaj imieniny? Znaczy wtedy, kiedy wrzucam ten film. 31 lipca. Jaki piękny cytat na dzisiaj jest. Jeśli upały wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa. A jeśli słota, to w zimie dużo błota. Dobrze, nazwę go Demokryt. Pięknie. Czy ono będzie chipsy jadło na śniadanie? No, prawdziwy smakosz rzeczywiście. Krakersy serowe. Dobra, włączaj sobie mu muzyczkę. I jazda otwieramy. O, jeszcze tu są nasionka letnie chyba. Wiśnia! Hmm, ale kiedy to sadzić będziemy, to tego nie wiem. Bo trochę się boję teraz otwierać tej restauracji, kurde. Mimo, że no, zrobiłam trochę rzeczy w stronę zarabiania, ale hmm, no nie wiem. Może zaryzykujemy, bo w sumie trochę jest tych funduszy, ale miałam na lani pochwalić. Więc yy, może tak krócej dzisiaj otworzymy. Żeby Wanda miała jeszcze czas wrócić. To znaczy no, na swoją parcelę domową pojechać i, i właśnie tam jeszcze, jeszcze nasadzić. Na lani. No, już myślałam, że nie przyjdzie. A czy ją mogę awansować? Jeszcze? A, czwarty poziom. Nie, nie wiem, ile tych poziomów jest. Czy, czy ich jest pięć? Tak by chyba wychodziło. O, zobaczymy, czy ją obsłużą. Ja już nawet nie pytam. Aha, bo ona cały czas to smaży po prostu i... Zamiast zostać na. no tak, i oczywiście musi podpalać. I zamiast zostać na kuchence, to jej się przykleja do ręki. Tajemnica rozwiązana. No i czwórki, czwórki wszędzie. Co by tu zrobić, żeby były piąteczki? Oho! <ścoughs> Za często je rzeczy na szybko. Sama chcesz, sama to robisz, ja ci nic nie każę. Jak jesteś leniwa, to twój problem. No i co, ile jest otwarte? 5 godzin. No to już niedługo będę zamykać. O dobra, trochę piątek wskoczyło. Jakość normalna. Kostka ze złotego tuńczyka, mieszanki warzyw i wasabi. Hmm. Wszystko normalne. O, jeszcze więcej nasion. Ta Alicja musi chyba trochę poćwiczyć jeszcze robienie tych konkretnych potraw. Dobra, to musimy teraz ogarnąć pracowników. Jeszcze na koniec dnia. Nalani cały czas niezadowolona, może by ją awansować na następny poziom. Neutralna, neutralna, neutralna. Znaczy, może nalani jeszcze nie przeskoczyło to zadowolenie, ale. A, myślę, że jej się należy, bo ona naprawdę jest spoko. A to dopiero czwarty poziom. Kucharka już jest na czwartym, czy nie? Ale ona nie jest jeszcze niezadowolona, więc. Więc spoko, więc ją pochwalmy jeszcze. Pochwalmy kelnerki i będzie git. No, i możemy właściwie zamykać. 784 zysku. Też całkiem nieźle. Wczoraj było lepiej, ale wczoraj było dłużej otwarte, więc myślę, że jest dobrze. Myślę, że to jest nie najgorszy pomysł, żeby, jak już widzę, że restauracja się tak. Nie do przesady, ale już tak całkiem zapełniła, to żeby po prostu już nie wpuszczać nowych gości, bo oni chcą robi, robić często jakąś taką rotację, a niektórzy siedzą naprawdę długo w tej restauracji. Myślę właśnie, czy nie wykupić sobie tego mm, bonusu, że szybciej jedzą, bo wtedy właśnie ta rotacja będzie trochę łatwiejsza, ale ogólnie to jest całkiem spoko pomysł, żeby tak ich nie wpuszczać co jakiś czas, żeby chociaż raz w ciągu dnia kliknąć to, to nie wpuszczanie. Alicja, możesz iść do domu. Dobrze, już sobie tutaj ułożyłam te wszystkie cebule i inne, proszę to wszystko zasiać. Tutaj będzie sad, jedna gruszka jakaś taka, tutaj z boku, ale nieważne. Yy, tutaj jest warzywniak, mnóstwo tego jest, ja nie wiem jak ona to będzie ogarniać. No, będzie musiała na to poświęcać po prostu dni, w których będzie otwierać restaurację z parceli domowej, nie? Bo jakby miała te uprawy na tamtej parceli i miałaby siedzieć w ogrodzie i jeszcze ogarniać właśnie tych gości i pracowników i w ogóle wszystko i jeszcze swoje potrzeby, to to by było trudne dosyć do zrobienia. Już wszystko masz podlane? Te, tych starych widocznie nie, nie, nie musiała podlewać, bo to tak właśnie jest, że nie zawsze trzeba je podlewać. Co tu jest? A, do kopania. Tutaj jest chyba... Czy to jest żarcie? Poproszę żarcie. Wreszcie jakieś... Aha, tylko że nie ma hajsu. Jakaś wypłata jej się należy chyba. Może zupę dyniową, tak jesiennie. Nie wiem, czy tutaj wszystko nie jest jesienne, ale zupa dyniowa wy... Wy... wydawała mi się najbardziej jesienna. No i najbardziej takim ogarniętym jedzeniem. Hmm, trochę będzie długo spać, ale damy radę. Jeszcze można by było tak robić, że... No bo jednak dbanie o ten ogród, nawet jak jest tego tak dużo, to aż tak dużo czasu to nie zajmuje. Więc, ale żeby też nie trzeba było tego robić w trakcie, jakby jak jest otwarte, znaczy w niektóre dni, jeśli będę, będzie widać po tym ogrodzie, że będzie dużo pracy dzisiaj nad tym, no bo będzie na przykład dużo chwastów albo coś, to można w takie dni otwierać restaurację poza restauracją. A jeśli ona po prostu rano sobie obczai, tylko szybko ten ogród, boże, dziesiąta. No i znowu wzięła coś na szybko, no, no tak. Wielka smakoszka. No, jeśli pojedzie na tę swoją parcelę i tam w tym ogrodzie praktycznie nic nie będzie, że dosłownie, nie wiem, w pół godziny sobie to ogarnie, no to wtedy może wrócić tutaj i otworzyć sobie tę restaurację i normalnie nią zarządzać. Więc będziemy uzależniać jej życie od tego, w jakim stanie są rośliny. No i co, trzeba coś robić? Cokolwiek podlewać, bo ona w sumie bardzo późno wczoraj się zajmowała tym wszystkim. Nic tutaj w ogóle nie ma do zrobienia tylko pogłębianie wiedzy. No to spoko. No to już ostatni dzień dzisiaj otwieram. Tym razem otworzymy sobie tak przez 8 godzin. Jako że późno jest otwarte, no to jak przez 8 godzin, no to będziemy siedzieć tutaj do 20, więc myślę, że w sam raz. O kurde, jaki syf! Dobrze, Zuza, weź ją pochwal za to, jak tylko skończy. Miło słyszeć, że wysiłki, że moje wysiłki zostały zauważone. No, trochę się nawysilała przy tym zlewie, faktycznie. Kawał czasu myła go. Ta jaka wkurzona. O, pana Kazimierza już dawno u nas nie było. Dzisiaj pierwszy raz. Zastanawiam się, czy nie ogarnąć może jakiejś muzyki w ogóle tutaj, czy to będzie jakoś im umilać czas bardziej, czy oni będą mieli jakiś miły nastrójnik przy tym, jak będzie jakaś muzyka lecieć cały czas? A dajcie znać. Teraz już nie będę tego robić, ale na pewno wy będziecie wiedzieć, jak to działa. No bo taki delikatny jazzik leci tej Wandzie w tych słuchawkach i tak pomyślałam, że w sumie fajnie by było taką de delikatną, spokojną muzykę tutaj puścić. Tak żeby wszyscy mogli posłuchać że ona z nim, że on z nią, że oni razem? O, a może te napiwki bym sobie kupiła? Ile to kosztuje? U, dwa tysiące, sporo, kurczę. To może po tym dniu, sobie to kupię na przyszłość. O, jak, jak dużo piąteczek leci, podoba mi się to. Tej jeszcze chyba u nas nie było, jest bardzo fajna. O, czyżby hekingi wreszcie razem przyszły? Osiema. A czy ta pani krytyczka to zamierza? Przepraszam, usiąść. A w sumie ona za bardzo nie ma gdzie. Posiłek wygląda nieziemsko, a jakość jest normalna. No dobrze, skoro tak. Dobra, jak nam tak dobrze idzie finansowo, to weź może na pewno to. Ale też może jej coś daj? Nie wiem, czy ona nie musi już mieć podanego tego. A, bo my już długo jesteśmy otwarci, 10 godzin. To już jest kurczę za długo. Właściwie to ja aż bym mogła zamknąć. O, dobra, chyba idzie żarcie tam. To weź daj jej może darmowe napoje. Po prostu, żeby nie musiała płacić za ten napój czy coś, bo na deser już nie mamy czasu. No i co, dała się jej te rzeczy? Cztery gwiazdki. Bla bla bla. No to samo co ostatnio. Może być. Zamykanko. Uuu, 2111. No proszę, jak jeszcze te napiwki sobie kupię, to już w ogóle będzie dobrze. Ej, 4600 już mam w y, funduszach lokalu. Ale jaja. No nie wierzę normalnie. <laughs> Dobra, weź to sprzątni, a ja kupię ten bonus. Jeszcze nawet na, na coś innego może bym nie było dodatkowo stać. Akurat na dodatkowego szefa kuchni by mnie było stać. No zobaczymy, jak z tym będzie. Może mi się uda odrobinkę poszerzyć te restaurację teraz, jak jest tyle hajsu, ale to już następnym razem. No to to będzie tyle. Dajcie znać, jak jest z, tym, z tą muzyką. Czy warto to radio sobie sprawić, czy goście będą wtedy trochę bardziej zadowoleni i co jeszcze w ogóle można zrobić? Bo jeśli chodzi o fundusze, już jest całkiem okej, okay. przynajmniej jest jakiś profit, ale jeszcze nie do końca wiem, co zrobić, żeby ta ocena była wyższa. Czy więcej dekoracji jeszcze, czy jeszcze coś gadać do tych klientów, czy im da dawać coś darmowego jeszcze, czy cokolwiek, co jest najlepszym sposobem na to, żeby dostawać piątki? Proszę mi powiedzieć. I jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, tego spojrzenie. Dziękuję bardzo, że I widzimy się w następnym. Pa!